Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam w krwawej masakrze. O! Dwóch. Na dzień dobry. Trzech, czterech. A nie ma. Dobra, nie ma, no super. Aha, ten... Dobra, może nożyczki przetestujmy? Bo już tutaj raczej nie da się po cichu. A może? On z tej strony? Nie widzę przez ściany, ale... Nasłuchiwać potrafię. Ej, ewentualnie tamtego gościa może było capnąć. Spróbować po cichu. Chyba, że ten się skrada, ale... Może się uda, dobra. Raz kozie śmierć. Uuu, bardzo zły moment. Bardzo zły moment na takie rzeczy. Przy którym mam się? Przy to jest warsztat samochodowy. Uuuuła! Max? No i nie, to nie może być. Mam go! Świetnie. A ja tego. Tam jakikolwiek dźwięk nie mógł się po prostu wydobyć. A gdzie ten? Tam daleko, kurde, a jak klamka Joela. Ale może. Trafiony. I podwójnie. Dobra, brakuje komendy. To już wszyscy? Tak, to już wszyscy. O, wreszcie. Jeszcze nie. Dobra, tutaj były chyba kolejne pociski, czy... Jak dorwiemy Lię bez świadków? Tu aż się roi od wilków. Wystarczy nam minuta na osobności. Zmusisz ją do gadania? Jeśli będzie trzeba. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj przypadkiem nie zostało. Kurczę, trzeba było jeszcze intensywnie używać rurki z nożyczkami. O, to się przyda. No właśnie, byłem w trakcie przeczesywania, póki oni się nie zbiegli. No ale teraz zapamiętajcie. Nie no, zarażonych to bym się naprawdę nie spodziewał. Ewentualnie tabletka jakaś? Podpaska, coś chociaż? Takie rzeczy dla Ellie i Diny mogą być przydatne, uwierzcie. No. Jeżeli podróż będzie wystarczająco długa. Były butelki, było wszystko. Trzeba było używać, ja się wystrzelałem trochę. Ale z najsłabszej pukawki, czyli jeszcze nie tak źle. Dobra. Ewidentne nic, chyba że... Nie. Nie słyszymy zamrażarki. O, tutaj widziałem chyba coś. Nie, mój błąd. Ewentualnie tamten koleś mógł coś mieć. Tamten, który zginął w oddali, dosyć. W stosunku oczywiście do swojej kumpli. Jako punkt odniesienia, no bo dla niego oddal to... Może wcale nie być gościu z Seattle. No bo tylko nic mi nie potrzebne z tych rzeczy. 9 mm. O, chyba dokładnie. Co, gdzie? Nie, serio, pytanie, gdzie? Jak tam wewnątrz? No nie wiem, jak tak. Ilu? Trzech. I jednym z nich jest klikacz. Co, w ogóle wchodzimy? Opłaca się? Dobra, na pewno opłaca się przeładować. Ej, w sumie mogę ich wyciągnąć na otwarty teren. Tak najzwyczajniej w świecie. Już któryś z nich to usłyszy. Dobra, otworzyć drzwi, oby się nie zatrzasnęły za mną bezpośrednio. Chodź. Od razu. Nie ma co się patyczkować. Takich okazji się nie marnuj. Nie. Te drzwi właśnie nie mają się zamknąć. O to właśnie chodzi. No, czyli pozostaje dwóch potencjalnie więcej. Dobra, może nie ma co się po prostu z nimi bawić. Właśnie zatrzasnęły, co?
to jest klikacz. Ewidentnie jest to klikacz. Biegacz. Trochę niebezpiecznie. A, bo mam w innej toalecie. A dałbyś tutaj kogoś ściągnąć jakoś? Bez Dina, tam jest klikacz. Bierz za ścianą w drugim kiblu. Klikacza chyba w pierwszej kolejności trzeba będzie wyłapać. O, dokąd zawędruje? Ewentualnie. Dina z tej po drugiej stronie, no właśnie, mogłabyś się schować. A, i powrót, dobra. No, już myślałem. No tak, pytanie, jeżeli ona patrzy w stronę drzwi... A patrzy w stronę drzwi... To może trzeba ich wywabić gdzieś. Kawałek dalej. Okej, to wygląda na bezpieczne w miarę. Ruszyła się? Po sąsiedzku? Tak jest. No już żwawo ruszyła. Bardzo żwawo. Chyba z tej strony chyba więcej osłony było. A co, wróci tak po prostu na miejsce? Dobra, to teraz ryzyk fizyki, albo się udają capnąć, albo nie. Dobra, udało się. Tylko szybko i po cichutku. Bo nie chciałbym się tutaj twarzą w twarz z klikaczem spotkać, albo twarzą w grzyb, tak właściwie. No, klikacz raczej twarzy już nie ma. Dobra, podnoszenie tabletek na szczęście jest ciche. Inne za... Może tableteczkę. Ja naprawdę fajnie by było, aby się udało. No i proszę bardzo. No i specjalnie zostawiłem ujęcie kamery na potwierdzenie. Tak, twarzą w grzyb. Twarzą w twarz nie wchodzi w grę w przypadku klikaczy. Kurczę, mam tu 9 mm tylko 2. Ej, niedopuszczalne. Ej, ale chyba będziemy musieli to dopuścić, bo nie mam co z tym zrobić. Ewentualnie na siłę, na hamasie uleczyć, ale... Szmaty 3, a alkohol tylko 1. Nie, zostawiamy po raz pierwszy. Przedobrzyłem. Zbyt jasno, żeby był tam przypał. Co innego może być tutaj. Znowu rzekłbym to samo, zbyt jasno na przypał. O, liścik. Nie wiem, skoro będziesz czytanie, to też spokój zagościł teraz. Rebeka. Co napisała Rebeka? Fran, robimy to w niedzielę, wcześniej rano. Nie pozwól swoim ludziom wychodzić na ulicę, ale uważaj, co mówisz. Jeśli Isaac dowie się, że wygadałam, będę mieć przesrane. Powinno pójść szybko. W twojej dzielnicy nie zostało dużo ludzi Fedry. Jak oczyścimy jakąś dzielnicę, przenosimy wszystkich do bazy. Ludzie nie powinni się denerwować, to tymczasowe. Dzięki temu będziemy mogli oddzielić dobrych gości od złych. Nie mogę się doczekać, a znów będę spać w tym samym łóżku co ty. Koniec z przesyłaniem liścików w tym głupim studiu. Rebeka. Miłość kwitnie w czasach apokalipsy. Ja też piękna na swój sposób. Wilki walczyły z wojskiem ponad dekadę temu. O, już są takie drugi kawałek szmaty. Nie sądzę, żeby mieli tu aż tylu intruzów. Aha. No, w mieście chyba wciąż jest masa zapasów. Dobrze myślić. Nie rozumiem, po co się o nie bić. Znaczy niektórzy po prostu są zachłanni, tak głównie o to chodzi. Dobra, a tamten kawałek szmaty był tutaj w łazience, prawda? No, proszę bardzo, już połowa ze zużytych zapasów odzyskana. No nie licząc z alkoholu. Ale zdrowie pełne. Eli się cieszy. O, podręcznik. No i wreszcie jakieś inne ulepszenia. Może to coś ciekawego. No tak wygląda. Magazyn survivalowy, temat numer kamuflaż. Okej, w sumie co, nie sądziłem po okładce, że chodzi o kamuflaż głównie, ale jest the camouflage issue.
pewnym dolnym narożniku. No, bierz, oczywiście, że bierz. Nowy rodzaj ulepszeń, szpieg. O kurczę, i jeszcze jeden dojdzie. Twórz tłumiki. O! Oczywiście. Karol nosi trybu nasłuchiwania. O, to tam nie warto 40, powiedzmy. Szybsze czołganie się. O, to już bardzo. Ulepszone tłumiki i... Szybsze zabijanie z ukrycia. Mamy coś takiego w ogóle? Dobra, czego potrzebuję do swojego tłumika? Pierwsze broni, szmaty... No to pięknie. I pojemnika. Ale dobra, tłumik do której broni zostanie stworzony? I jak długo będzie trzymał, bo chyba mam parę pocisków ledwo. Ale, no oczywiście. Po to podnosiłem do szmaty. Okej, okay, i jak teraz mam zdecydować? Aha, nie ma decyzji. Po prostu mogę albo go zdjąć, albo niech będzie. I nie ma pytania na jak długo. Ale proszę, powiedz, że do kieszeni. A, dobra. To będzie przydatne. Oj, to będzie przydatne. Nie mogę tam drugiej szmaty, prawda? Nie, nie, myślę sobie, że jestem wulgarny. Autentycznie kawałki materiału. No, szmaty. Rags. Chyba. No. Tak bym to ładnie po angielsku określił. No na pewno nie byczys. Taśma klejąca. Coś jeszcze ciekawego, przydatnego. Ej, tyle książek, serio. Ej, no wzięcie jednej. Na pewno by nie zaszkodziło. Tu widzę jakaś... Ej, czy to są... Chyba lesbijskie romansidła, czy mi się... Co? Co? The Welcome Wagon? Flying High? Pulled Over. Ej, ty... Dwie kobiety, dwóch facetów. Dobra, nie, może się czegoś doszukuje tylko. A może Neil Druckmann ma po prostu problem z orientacją? Też problemy. Albo właśnie z odmiennej orientacji. A, widziałem drobinę, chciałem wejść. Nie było sensu. Raczej co w stronę progresu, co? Wypadałoby. Po tęczowej dróżce. No co? Nie, ale dobra. Trzeba gdzieś się udać. Nie było to kwestii dialogowej? Chyba tędy. Ej, nie, ale... Stop, co to w ogóle jest? Czy ostatnio jakieś marsze równości były? Co jest grane? Tęczowa dróżka, tęczowa flaga, tęczowe czasopisma, filmy, nie wiem co było. No, no, dobra. Ja pewnie tylko łączę kropki, których tak naprawdę nie ma. Pewnie. Jeszcze tego brakowało, żeby mi homofobię zarzucono. Wręcz przeciwnie. Może zejdziemy tam. Ta. Zresztą może nie totalnie, wręcz przeciwnie. Bo skoro przeciwieństwem homofobii, no co miało być przeciwieństwem homofobii? Homolubność? Tak w sensie uwielbienie dla homoseksualistów? No to też nie do końca, no. Na równi, wszystkich. Aj, tu. Nie, stop, najpierw kord. Jest nie tylko kord. Nie wiem, myślałem, że jest kozioł. Zwykła decha. No tam był lepszy łom, jakby co? Jak wyglądamy z tym? Trzy uderzenia. Plus nożyczki, nie, zostawiamy. I drugi lepszy? Czy to był ten sam? Ten sam. Nie, zwykły kawałek dechy. Czyli, ej, tak szczerze, broni, ulepszeń, wszystkiego jest tyle od cholery. Ale naprawdę. News channel? No to inaczej, ostatni materiał musiał być naprawdę epicki. Ej, tu też się da. Dobra, pięknie, ale ej, to wygląda poniekąd interesująco. O, w dupę, aż się władowałem. No nie, nie w tą stronę proszę, nie w tą stronę, dzięki. I też cichutko. Walić biegacza, najwyżej o czymś załatwimy. Klikacz musi zniknąć. Po cichutku, dobra. No. No, ile to było ciche. Ej, brawo. Fajnie. To mi się podoba.
Czyli co, domniemam, że został tylko tamten jeden? Nie, dwóch minimum. Teraz w sumie władowałem się jak troszeczkę ślifa kompo, to naprawdę. No jak Max, to jest cała apteczka czy jakiś batonik? W sumie może było sprawdzić tłumik, ale też, no oczywiście to będziemy tym bardziej oszczędzać. No z drugiej strony stoi przodem, no jeden dobry headshot po wszystkim. Nie, no to trzeba chyba, dosłownie trzeba w ten sposób. Co ty pierdzielisz, że nie trafiłem? Co ty pierdzielisz, że nie trafiłem? Ledwo ruszając coś przeciwnika, no i sobie poszedł, no nie dziwię się. W sumie, ale to jest, czyżby to był jakiś zalążek inteligencji? Po ich stronie, nie, no oczywiście nie po mojej w tym przypadku. Że nie, no pomysł był dobry. Tylko no, ale nie, zdecydowanie gorszy. Zobaczysz mnie? Czy nie? Może teraz uda mi się trafić. Znaczy, bo bliżej się nie da. Stop! Czy tłumiki osłabiają? Dobra, Dina sobie poradzi. A ja z tym będę musiał. Dobra, jeszcze dwa uderzenia tylko. Ewentualnie. Komenda... Wszyscy? Tak, wszyscy. Okej, okay, kikarz coś tam miał. A, to było pewnie obustronnie otwierane. O, trochę alkoholu, trochę szmat. Coś tak tyłem podnoszę. Ale tam gdzie ikonka, tam starczy tylko wcisnąć coś. Uuu. Dobra, co tworzymy tym razem? Jeśli mamy co stworzyć. Brakuje pojemnika. A tu mógłbym coś rzucić wreszcie. Jakąś bombkę. Ugłuszającą, tylko... Są wszędzie. O, shit! Tu. Moment. Wiem! Słyszałem to. Nie, teraz w tym momencie z grubsza chodzi mi o to, że ej, chyba poszliśmy za daleko. Zarażonych tu nie ma, ale pojawili się ludzie. W sumie tłumik jest, jeden pocisk, no. Headshot przez tłumik zabija, mam nadzieję. Bo jak nie, no to nie było warto. O. I nożyć, i dwa uderzenia zostały. Dobra, ale po tą rurę przyjdziemy. Tak samo wytrzyma jak łom. Ale... Okej, chyba tylko są w tamtej części sklepu, gdzie... nie było zarażonych. Przynajmniej tak to wygląda. Nie, no to jest naprawdę bardzo łatwo na ludzi natrafić. Na zarażonych tak samo zresztą. I w sumie pewnie tą całą grupkę mógłbym ominąć. Jakoś. Ej, dobra, nasłuchuję. A, tam dopiero. Daleko tam. O. Już będzie kolejna okazja, żeby przetestować tłumik. Nie, ale z grubsza wygląda w miejscu więcej nie... O! Coś tutaj połyskuje. Albo mi się ewidentnie wydawało. Ej, serio, ta okolica jest naprawdę duża. Naprawdę duża. No to mnie chyba raczej nawet nikt nie zobaczy i nie usłyszy tym bardziej. Oni są bardziej na froncie, prawda? Znaczy na froncie. W sensie tam. Gdzieś. Prawda? No idziemy dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ten samochód stacji telewizyjnej mijaliśmy. Ale czy poleciałem tutaj? To też śmierdziało trochę progresem. Ale nie, już widzę, że nie. Ej, ale chyba przy tej bronie byliśmy. Ten ślepy zoolog został już chyba zbadany. No, pytanie, czy ona tutaj przejdzie, czy...
Ej, dobra, dajcie zrobię save'a na wszelki wypadek, jakby to miało się udać przypadkiem. No, coś tam jest krzaczek, no ale dobra, dajcie mi chwilę, zrobię save'a. Ale to było. Idzie ten upragniony save. A tu. Dobra, zobaczymy, uda się albo się nie uda. Ach, te krzaki. Flora wygrywa z ludzkością póki co. Słucham, przepraszam, słucham, co? Do strzelby powiadacie? Mhm. Yes, please. Jeszcze dwa możliwe. I będzie max. Dobra, rurka w pogotowiu, choć nie o to mi tutaj nie chodziło. Chciałem bardziej przeładować, ale więcej nie mam. Dobra, jest szansa, że oni już gdzieś tutaj będą, w pobliżu. Nie no, jeszcze kawałek chyba, nie? Bardziej tam na dole. No, widzę bank z kolei. Jest i cegła. Była rura, no. Znaczy, atakujemy ich, skaczemy tam. Co robimy? No, w sumie słyszę kroki. Tylko skąd to biegają? O. A da się tam jakoś dostać, tak bez przypału? A tłumik tam sięgnie? Ej, no wystarczy zaraz, że podejdzie do tego właściwego okna i dupa. Martwy, nie? Chyba są tam, dobra, czyli tłumik zadziałał. Ambitnie. Ale wiesz co? To chyba będzie najrozsądniejsze w tym momencie. Ale może nie do końca. O, idą tu? Czy ktoś tu się zbliża? Jest jakiś odważny? Jest tu jakiś cwaniak? A czemu ty się przesuwasz? Jakby też szli. Jakby tuż za samochodem na przykład. Sam budynek, czyli... Ej, cholera, gdzie oni są? Mają jakieś wygłuszające buty? Co jest grane? A tutaj, proszę bardzo. Serio? Z kijkiem, naprawdę? Ja tutaj taki arsenał, tam kijek? O. Zrozumiano. Dobra. Czyli... Wydaje mi się, trzy osoby. O, i tam jest ta trzecia. Okej, widzę. I tamta ma broń palną, tamtą w pierwszej kolejności. W sumie ta babka też miała chyba. Ale tam nie dostrzelę. Ej, nie, no bez przesady powinniśmy dać radę. Tylko tak z głową, najlepiej po cichu. Prześwietnie. No, kurde, Dina. Ej, w sumie tutaj chyba nikt nie wejdzie, co? Ej, tutaj zabrał ten koleś, a zeskoczył na dół, jest taka szansa? Tutaj? Kurde, niestety nie. Znaczy, musimy tędy, siłą rzeczy. Ej, serio, wyglądało jak gleba. O, tutaj się ładnie położyła, ale tutaj nie było sprintu. O, jest i ona, dobra. Próbujemy, słyszałaś to? Albo słyszałeś, w sumie. W sumie w tym momencie jest to nieistotne totalnie. Oj, ciut głośno. Przecież nie ma opcji ruszania zwłok, bo mnie teraz przeniósł w jakieś dogodne miejsce i mielibyśmy spokój. Ale nie. Tam daleko. Dobra, przez ułamek sekundy ktoś tam prawie mnie zobaczył.
A tu? Gdzie jest ten koleś z kijem? Oj, on nie wyglądał. Ja bym miał kij. Tam wyglądała broń palna i do cholery tutaj też wyglądało. Jest! Ja, lipa! No to jest do zrobienia. Umiejętnie. Kijek. Kijek kontra rura. Z nożyczkami. No, Dina. No co ty gadasz, że tak prosto pójdzie? Nie, trochę na widoku. Troszeczkę. Dobra, dawaj, dawaj. Chowaj się. A ten kijek? Ile? Z wytrzymałością. 3. Został już chyba raz użyty. Nie, ale teraz pytanie, gdzie była ta rura. Ajajajajaj, blisko. No coś tam ja wnętrze budynku sprawdzę, że komu słyszałem. To Casey! Co tu się dzieje? O cholera. Kurwa, nie żyje! Czyli ludzie się znają. Oj. O. Będziesz skakać przez okno? Powiedz, że nie. Ale lipa. Uciekaj stąd! Zaczywałeś Casey ogólnie. Ale pojawiły się posiłki, nie? Czy dlatego, że znaleźli coś? Kogoś coś? Jakoś coś? Czy totalny przypadek? Chyba gdzie jest ten koleś? To jest ten od... O! Zabili Casey! Tak? To jest ten? Może wpadnie... Oj, tutaj przez drugie zwłoki. Dobra. Nara. O. No, i tu jesteśmy bezpieczni. W miarę. Nie, oj nie. To tylko Ellie i Dina. No, gdzie pójdzie? O, w dupę. Tam, w środku! No to ale lipa. Ej, nie, serio, nie spodziewałem się, że tak gość zrobi. A może tam? No właśnie. W trakcie walki się nie da. Ale co tutaj? Będziemy się bronić? Ej, w sumie... To jest dobry moment na... Twórz minę pułapkę. Zresztą się połóż tu. No jak ktoś tutaj wejdzie... Możemy spróbować się bronić w tym momencie tutaj. No pod warunkiem, że ktoś tutaj przyjdzie, bo... Tam widzę jednego w oddali raptem. Ej, żebym sam się nie władował w tą minę zaraz. Ej, właśnie, a tą stroną? Nie, no, tą stroną się nie dostaniemy do sklepu. Tej normalnej ludzkiej części. To chciałem zobaczyć, że mina działa. Liczę, że kogoś się uda to jest sprowadzić. Ej, ale tam jest normalne wyjście. No, ja by próbował mnie. Oj, tam ktoś szarżuje, a to nie będę widział. Bez kolejna butelka. Ej, chyba ich sprowadzę tutaj, autentycznie. Zakończmy to tu i teraz. No proszę bardzo. No, gdzie? No trochę na tu i teraz za daleko. O, tak się da? Ej, to będzie ładny rzut. O. Przybiegł? Dobrze słyszałem? Dobra, jest butelka. No, a koleś jest naprawdę blisko. Powiedzcie, że wejdzie. Ja. O ja pierdziu. Ej, no z gościa niewiele zostało. Czy już wiemy, co spotkało gwiazdkę?
Znaczy, jak wy nie ominęliście tej miny bardziej. I kopną mu nogę, no ej. No, ten motyw znamy. Dobra, zaglądają w takie miejsca. Ale szczerze, wiesz co? Wydaje mi się, że... No, tutaj już spokojnie go się zaciukamy. W miarę spokojnie. Mam nadzieję. Dobra, i do parteru, bo tam jeszcze jeden. Pięknie. Tamten rozsadzony na kawałki. Miał coś przy sobie, czy nie? Ej, no serio, może było przeszarżować delikatnie. Ej, taśma na maksa? Ej, no czemu tak? Teraz siłą rzeczy będę musiał spróbować coś stworzyć na szybko. O, na przykład. Albo również tłumik. No. W sumie tego i tego mam na maksa. A coś, co używa taśmy? Dobra, zaraz. Moment. Oczyśćmy najpierw. W miarę możliwości oczywiście. Miał coś. No nie widział. Trochę ślepy. Trochę. Moment, czemu to nie ma tłumika już? Tak właściwie. Tak się wystrzelałem? Ej, dobra, z przeprowadzonych oględzin wynika... Przecież koleś jest ostatni. No to chyba to będzie szarża. Wykorzystamy rurkę. Cofniemy się po tamtą, wcześniejszą. Stworzymy nową... Ej, to brzmi jak plan. Dobra. Tutaj trzeba troszeczkę przycisnąć. O. Dobra, powinno starczyć, żeby go z... Ej, a jeszcze lepiej. Bo tu widzę butelkę, tak? Zróbmy tak. Jak nie zobaczył Diny? Serio? Bo on się może obrócić w każdej chwili. O, zróbmy tak. Kto? Ajajajajajaj, padnij! Jeszcze jeden był. No, piękny strzał. Nie no, Dina, brawo za to. Za tą akcję. Solidne propsy. Cisza. Żyjesz? Ta. Oj, przedczesywania teraz przede mną. Ten bunel miał wiele kondygnacji. Nie, ale już były komendy, żyjesz, jesteś cała, czyli rozumiem, że teraz pełen sprincik. Ale dla mojego własnego poczucia bezpieczeństwa strzelba w łapach. Ej, w sumie, ale jakiś tam delikatny postrzał dostałem. Teraz już niewidoczny, batonik naprawił zdrowie. Nie, ale w sumie jak na tylu ludzi, całkiem ładnie, całkiem zgrabnie im poszło. Coś dziewczyną, nie tym ludziom, no tam ci nie żyją. Plus do tego jeszcze były klikacze przecież. I inni zarażeni. O. Tym razem nic. Z niekomuś zepsułem sklep, ej, ale... No właśnie. Mam łudząco podobno do sąsiedniego pomieszczenia. Też nie całkiem. Czego mi tu brakuje? Serio. Czego tutaj nie mam, co bym użyć? O. Proszę bardzo, tłumik. Jeden na jeden. Ja nie lubię po prostu zapasy, których tak szukam intensywnie. Mardują się, po prostu nie mam miejsca, żeby je wziąć ze sobą. No i o, chociażby to jest też marnotrawstwo, jak cholera. Co jeszcze mogę stworzyć? Z ładunków wybuchowych. No, tak jak myślałem, dobra? A mina się akurat sprawdziła. Nie no, ale musisz się kłaść tutaj. Spokojnie. Luz. Dobra, jeżeli chodzi o parter, to chyba byłoby na tyle, prawda? Jeszcze tu ta strona. No i wszystkie zwłoki do sprawdzenia w sumie. A dobra, górna kondygnacja.
Czyli na pięterku też spokój. Oj, to kolejne pięterko. No i tym razem no, nie ma szans. Kondygnacja mnie nie ominie. O, tabletki? Co to było? Tutaj, tu. A, szmata. Czyli kolejny raz dobrze, że użyłem tamtej. Tu też dobrze. Ej, jest, sporo zapasów. No nie, no ja nie mogę mieć. No nie lubię takich sytuacji. Hej, chyba tędy. W sensie? Nie, to tym bardziej w drugą stronę. Moja droga, w drugą stronę w takim razie. Ale faktycznie tutaj przejdziemy pewną jakąś ogrodzoną część. Więc tym bardziej pełen but. Przeszukiwanie. Wysoko, ale nie aż tak. Ej, wygląda, by tutaj się można było zakraść. Ej, co my tu mamy? Nie, myślałem, że jakaś broń może. Z moim przypadkiem. Ej, tu można było wejść na górę. Pan wybaczy. To nie tak miało wyglądać. A przecież to jest jeszcze bank do sprawdzenia. To jest tyle miejscówek jeszcze. Do przeczesania. No i zwłok jeszcze do wymacania. No, kolejny raz, kiedy mam max, nie? Dobra, sorry, to teraz z tym biegamy. Cokolwiek tu jest, zgarnia kulkę. Jeśli jest. Niech nie będzie lepiej. Ale za tableteczki oczywiście podziękuję. Cokolwiek to było. Nie zdążyło się podświetlić nawet. Można tędy? Można, ale co to było? Chyba widziałem Max, ale... Znam zdrowie w pełni. Apteczek też full. Nie, ale kurde, skarbnicy zapasów. Nie wiem, czy jak w Falloutie, troszeczkę w Falloutie też na początku przy... No, w sumie nawet do końca. Wszystkie szafeczki, od góry do dołu. Co jest, zbieramy, sprzedajemy, no jakoś trzeba było się wzbogacać. A tutaj nie funkcjonuje system monetarny. Jakikolwiek. No, ale to już by chyba było na tyle. Jeżeli chodzi o przeczesywanie okolicy. Ewentualnie wnętrze wozu. Taśma. Nie, to nie taśma. Środek wybuchowy, ale... No tam już nikogo nie uświadczę. Tutaj oczyszczone. Na tyle, na ile to było możliwe. Ja wyglądam z kijkiem. Ostatnie uderzenie. Chyba, że można ulepszyć już raz ulepszony. To da się zrobić? Nie, nie mogę stworzyć. Dobra. Czyli w sumie mógłbym to podmienić. Dobra, to ja się jeszcze pewnikiem cofnę po tą rurkę, ale to już pewnikiem podmienioną zobaczycie w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! A ja od razu lecę, nie ma co zwlekać w ogóle. Ej, tu chyba tam się cofnę? Już tędy? Dobra, jak nie, to nie, jak trafię, to trafię. Czy to było powrotne wejście? Ej, no jak naprawdę? Wszystkie otworzyłem tutaj akurat, nie? I karty nie podniosłem? Sierżant Frost. Nie wygląda na pozytywnego bohatera. A jest. O cholera. Tępy, ale wygląda na to, że moc jakąś ma. Proszę bardzo, dla tych, którzy lubią czytać. A w sumie uciekam również teraz i ja. Trzymajcie się, cześć. Była niedaleko.